Rzeka Stoła w powiecie tarnogórskim została zanieczyszczona. W poniedziałkowe popołudnie Straż Pożarna i Policja pojawiły się w Bobrownikach Śląskich. Teren został zabezpieczony. Ze wstępnych ustaleń wynika, że miała to być substancja ropopochodna. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki. Wyniki mają być znane za kilka dni. Karolina Komada. W poniedziałkowe popołudnie służby w Tarnowskich Górach zostały poinformowane o możliwym zanieczyszczeniu rzeki Stoły. Na miejscu w Bobrownikach Śląskich dzielnicy Tarnowskich Gór zjawiły się służby. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono wypływ przy wylocie kanalizacji deszczowej z jednej z firm przy ulicy Wodnej w Tarnowskich Górach. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłożeniu zapor sorpcyjnych i monitorowaniu tego wycieku. W celu zbadania tajemniczej substancji na miejscu pojawili się pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Inspektorzy stwierdzili, że na wodzie przy wylocie kanalizacyjnym pojawił się film przypominający substancje ropopochodne. Natomiast w głównym nurcie rzeki nie zauważyli widocznych gołym okiem zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. Niemniej pobrane zostały do badań próby wody w 4 miejscach i próby tych ścieków, które z wylotu przedostawały się na zewnątrz. Próby są analizowane obecnie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ. Za kilka dni po analizie próbek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadzi w firmie kontrolę. Na ten moment policja nie wszczęła w tej sprawie śledztwa.